Magda Żakowska, witam Państwa. Wyż z nadwschodniej części kontynentu zapewnił chwilową poprawę pogody. Do kraju płynie dość ciepłe, ale też umiarkowanie wilgotne powietrze. W tych najbliższych godzinach, a także na początku nocy, duże zachmurzenie utrzyma się w regionach zachodnich oraz na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze pogodnie, bo zachmurzenie małe lub najwyżej umiarkowane. W drugiej części nocy pogodnie będzie już tylko na krańcach południowo-zachodnich. Na ogół będzie to ciepła noc, na termometrach od 7 do 5 stopni. Chłodniej może być na północnym zachodzie i w górach, tam spadki temperatury do 4 lub 3 stopni. Wiać będzie z południowego wschodu słabo i umiarkowanie. Jutro przeważnie pochmurna pogoda. Przed południem trochę przejaśnień na południowym zachodzie, po południu przejaśni się na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na północy kraju i na zachodzie 9 stopni, znacznie cieplej w regionach południowych i na południowym wschodzie, tu do 11 lub 12 stopni. Powieje ze wschodu słabo i umiarkowanie. W regionie w tych najbliższych godzinach jeszcze pogodne niebo, ale w nocy zaobserwujemy szybki wzrost zachmurzenia. O poranku zachmurzenie całkowite, ale bez opadów. Na termometrach będzie od 6 stopni w Brodnicy do 4 w Tucholi. Powieje słabo ze wschodu. Jutro przez cały dzień zachmurzenie duże, nawet całkowite, ale bez opadów. Temperatura wyrównana, 8 stopni w Tucholi, 10 w Toruniu, we Włocławku i na Wrocławiu. Nadal wiać ma ze wschodu słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w ciągu najbliższej doby delikatnie powędruje w dół. Jutro będzie 1010 hektopaskali. W czwartek duże zachmurzenie. Po południu na wschodzie regionu opady deszczu lub mrzawki. Po ciepłej nocy w dzień na termometrach od 8 do 10 stopni. W drugiej połowie tygodnia zacznie dokuczać nam silny wiatr. W piątek przez cały dzień pochmurna, deszczowa i wietrzna pogoda. W sobotę dla odmiany słoneczniej i chłodniej niż do tej pory. Na termometrach nad ranem od 4 do 2 stopni, a w sobotnie popołudnie tylko od 4 do 6 stopni. No cóż, coś za coś w listopadzie. Albo słońce, albo nieco wyższe wartości, zwłaszcza o poranku. Do zobaczenia.